Paweł, halo? Tak, słucham. Rafał Kostna z Białegostoku. Paweł, słuchaj, ja wiem, że tobie zależy na wyświetleniach, więc słuchaj, mam taki cynk dla ciebie. Major podobno nie ma jak wrócić do Sędziszowa. Nie chcesz go odwieźć i sobie lajty tam porobić z nim? Nie, słuchaj, No? sytuacja jest taka, kto go tam zabrał, kto go tam zawiózł, kto go przywiózł. Po prostu nie chcę się już w to wszystko tam, wiesz, wkręcać. Ja Paweł ci mówię, przyjechał sam na sprawę, bał, że wiesz, jak się nie stawi jako świadek, to policja go będzie szukać albo sąd mu karę wręczy. Jego przesłuchiwanie na sprawie w ogóle było niepotrzebne. My nawet nie wiedzieli, że on przyjedzie, wiesz, na sprawę, nie? Więc wiesz, nie? I teraz dzwoni do mnie przed chwilą Jacek Haraś, wiesz, z Sędziszowa, że nie ma kontaktu z majorem, że major gdzieś tam albo zapił, albo zawąchał, nie? I wiesz, tam nie ma jak wrócić, bo miał w niedzielę, czyli jutro miał wracać do Sędziszowa z Białegostoku. Jak ja mówię, mogę go jutro do Warszawy zabić. Ja za damem organistą akurat jestem, wiesz. Ja go mogę rano do Warszawy zabić, także... A Adam zaproponował, wiesz, że na przykład może mu pomóc wsadzić go w pociąg, bo jedzie w tamtym kierunku i by wylądował w Warszawie na przykład jutro o którejś tam godzinie. Pociągiem, nie? Nie, słuchaj, ja wszystko rozumiem, ale ja po prostu nie chcę w to wszystko wchodzić od nowa. Ja, jak widzicie, już coraz mniej się tam... Też cię rozumiem, nie? No, dzwonię, bo kiedyś tam, wiesz, coś tam pomagałeś czy coś tam, więc rozumiem, pomyślałem, że może... No. Tylko wiesz, no, ta sytuacja z tym Białymstokiem, z majorem, z Krzyśkiem, ja już nie chcę mieć nic tam dużo wspólnego, bo co chciałem zrobić, to zrobiłem, a wiesz, major też nie zachowywał się wobec mnie. Ale to wszyscy wiemy, że major jest niewdzięczny i nie docenia i tak dalej, i tak dalej. Ale jest osobą w jakiś sposób też chorą, upośledzoną, więc wiesz, no. Tak po prostu czasem trzeba sierocie pomóc, nie? Więc nie, wiesz. No, pewnie, że tak, no. Ale no jest... No jasne, nie, Paweł. Jak nie, no to wiesz, nie ma... Jakbyś zmienił zdanie jutro, to też dawaj znać, nie? Ale, no, przecież, no. Ale Rafał, Paweł ma też rodzinne swoje sprawy. Nie, no to tak wiesz, po prostu... To już nie chodzi o rodzinną sprawę, bo ja zawsze czas mam, żeby tam gdzieś wyskoczyć, nie? Tylko po prostu, wiesz, ja już z majorem nie chcę mieć kontaktu, ponieważ, wiesz, pomawiał mnie, mówił takie pierdoły, ja mu rękę podałem. Paweł, ale kogo major nie pomawiał? Ale u mnie też tak, że w jeden dzień ze mną wódkę piję, na drugi dzień ja zły, a pojutrze Adam weźmy, pomóż mi, nie? Przecież to są wariaci, wiesz, no, ja próbuję, żeby ludzie się zachowali normalnie w takich ludzkich sytuacjach. Ja powiem wam, że ja już z Białymstokiem zrywam całkowicie, bo widzę, że jak się nie może komuś, bo ja się cieszę, że Krzysiek nie poszedł do DPS-u, nie, no jasne. Cieszę się i tego. I chciałbym, żeby ten major mieszkał z tym Krzyśkiem, ale no nie daje rady. No, to znaczy, widzisz, no sytuacja teraz jest taka, że major faktycznie, oni coraz bardziej się kłócą. Wystarczyło tam, jak po sprawie już prawie się pobili, bo Krzysiek z jednej strony chciał, żeby on wrócił, a ten powiedział, że nie wróci, ale jak posiedział 20 minut na podwórku i ten zaczął na niego krzyczeć coś tam znowu, to ten już powiedział, że musi iść, bo zaraz znowu znasz się wąchać, bo stresa przy Krzyśku dostaje, a w Sędziszowie ma oddzielny pokój i nie musi za nic płacić i się spotyka z widzami, go szanują i wycieczki do Krakowa mu organizują, a nie jak w Białymstoku, że on go nie chce nigdzie wypuszczać, wiesz, i tak dalej. Powiem wam, że ten Krzysiek i ten major to król Salamon, by nie dał rady. Nie, to jest toksyczny związek, bo oni nie potrafią żyć ze sobą i nie potrafią żyć bez siebie. Bo zaraz się okaże, faktycznie to wszyscy mówią, że jak, wiesz, majorowi zaczną spadać wyświetlenia i tam donaty przestaną płynąć, to chociaż jak zwykle obiecywał, że nigdy w życiu do knura nie wróci, wstrętnego, śmierdzącego, to zaraz będzie, że pieniądze się skończyły i... Czy może? A Krzysiek go przyjmie. Po paru dniach znowu go wyślę na wytrzeźwiałkę przy najbliższej okazji. Policję wezmę. Dziękuję wam serdecznie za to, że tam żeście do mnie zwrócili, ale chcę mieć już Białystok z głowy. Rozumiem. Znacznie męczy. No. To Paweł, a Piotrek z kolei, bo dzisiaj jakiegoś tam lajta przez chwilę oglądałem, żeście się pogodzili. Piotrek z kolei nie, bo on pewnie tylko jeździ jak trasę ma, nie? Gdzieś tam. Ja próbowałem mu dzisiaj przetłumaczyć, żeby sobie też dał spokój z tym Białymstokiem, żeby wiesz, nie tej swojej gawiedzi tam nie uszczęśliwiał na siłę, ale no ciężko do niego trafić. No. Ale nie, no bo jednak to jest taka prawda, wiesz, no szkolna daje wyświetlenie. Ja wiem, że Piotr chciał robić kanał polityczny, antypis i tak dalej, ale widać, wiesz, że tylko szkolna mu daje wyświetlenie. To, co ty mu tam tłumaczyłeś z reklamami, to jest prawda, jakby miał trochę rozumu, to by, wiesz, sobie włączył
przynajmniej ten zarabianie na reklamach albo i donate, i bym miał na paliwo i tak dalej, no tak, no. Ale po co mu te wyświetlenia? Co, jak on na tym nie no zarabia? Nic z tego nie ma, dokładnie, to ja zawsze się śmiałam z Messiego na przykład, bo on mówi, ja mam 60 tysięcy wyświetleń. Ja mówię, filmu jednego, ale mówię, ale co z tego, jak na tym YouTube zarabia, nie? A nie ty. No tak, no. Oczywiście. Bo, jesteś idiotą, bo dajesz po prostu... Dajesz się okradać po prostu. Znaczy gorzej, bo Messi tak naprawdę nas okrada, bo on bierze nasze materiały. Wiesz, i ludzie nie oglądają tego u nas, tylko oglądają u niego. I nikt na tym nie zarabia, bo YouTube na tym zarabia, nie? Więc to jest, wiesz. No więc ja mówię, że to wszystko się kupy w ogóle nie trzyma. Tak. I to wszystko. My się męczymy, jeździmy, koszty paliwa, czas, wiesz, a potem Messi wrzuci, ma 10 razy tyle wyświetleń co my, a kasy za to YouTube zgarnie. Sorry. No ale tam Messi się ugadał ze Sławkiem, no to tam wiesz. Znaczy. Messi, ja coś tam wiem na temat, bo to jest, który też to po prostu robi dla jaj, nie, po prostu. No tak, Rafał, ja ci powiem, ja sobie dałem spokój, bo wiesz co, bo to, co powiedział Czeczetkowicz, to miał rację u tej Jaworowicz, że to Kononowicz nas wszystkich rucha i wykorzystuje, no. W pewien sposób, tak, potrafił się ustawić w taki cwany sposób, tak. No. Tak, i to jest prawda, zobacz, ilu ludzi się pokłóciło, ilu ludzi się zawzięło na siebie, a Kononowicz nadal robi swoje. I jeszcze mówi, że czwarty czy piąty raz go próbowała prokuratorka zamknąć, a takiego. I dostawałby renty 1300 zł co najwyżej, a tak z 3000 miesięcznie dostaje żywą gotową za filmy, plus rachunki, plus wiesz, remont i tak dalej, no. Tak. I niech tak będzie, jak tak jest, niech tak będzie. Ja już tak jak mówię. Ja mu też nie zazdroszczę jego życia, wiesz, ale no tak trochę jest, no tak. No wiesz, tak, taki fenomen trochę, no ogólnopolski. No, co zrobić? Wszystkiego dobrego wam. Spoko, no. Pozdrów wszystkich. Trzymaj się, na razie, cześć. Trzymajcie na razie. Kulturalna rozmowa na wysokim poziomie. Ale to zawsze przez telefon tak jest. Czekaj, zadzwonimy do Piotra.